Hej kochane, w dzisiejszym filmie, tak jak bardzo mnie prosiłyście o to, nagrywam dla was właśnie jak zrobiłam moje pierwsze hybrydy. I od razu wam mówię, że to nie był jakiś wielki sukces, bo nie były one idealne, były trochę grube i no, zresztą same widzicie, ale chciało się, żebym taki pierwszy raz wam pokazała, więc właśnie stąd ten film. Tak wygląda zestaw startowy, który dostałam i jeśli chcecie, to podlinkuję wam oczywiście wszystko w opisie pod filmem. Pokazuję wam tutaj również, jak przedłużam paznokcie hardem, więc na początek, tak jak widzicie, nakładam bazę witaminową z firmy Semilac i utwardzam ją pod lampą. Jak możecie zauważyć, mam już formę pod spodem podłożoną. I właśnie już, kiedy nałożę bazę, następnie po utwardzeniu nakładam produkt hard na cały paznokieć i po nałożeniu na cały paznokieć przedłużam po prostu mój paznokieć z tym samym produktem, próbując jakoś tak w miarę chociaż mniej więcej ukształtować, jak ten paznokieć ma wyglądać, więc widzicie to tutaj. Nie jest to również idealne, to mój pierwszy raz, kiedy to robiłam, chociaż i tak jestem dumna z tego, jak to wyglądało, także mam nadzieję, że jakoś tam sobie dałam radę. Następnie po utwardzeniu zdejmuję formę i przemywam paznokieć cleanerem, oczywiście firmy Semilac. Po przemyciu paznokcia używam pilniczka tego 100 na 180, bo są też twardsze, ale jakoś wygodniej jest mi to wykonywać tym pilniczkiem. Wypłowuję sobie kształt taki, jaki chciałabym, żeby paznokieć miał. I delikatnie również na wierzchu, bardzo delikatnie opiłowuję, bo troszeczkę właśnie wyszedł mi ten kształt nie taki, jak powinien. Następnie oczyszczam paznokieć z pyłków i przechodzę do malowania paznokci już kolorem. Używałam lakieru 0,32 Biscuit i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego koloru, jest prześliczny i wiem, że wiele osób także go bardzo lubi, więc jak widzicie, staram się tutaj jak najdokładniej pokryć paznokieć pierwszą warstwą lakieru. Starałam się też bardzo blisko skórek ten lakier po prostu nałożyć, przez co za pierwszym razem, kiedy te hybrydy robiłam, to troszeczkę te skórki pozalewałam, przyznaję się, bez bicia, ale już za drugim, za trzecim razem, bo już 3 razy hybrydy zakładałam, było już dużo lepiej, więc mam nadzieję, że jako tako to wygląda. I oczywiście w ogóle robiłam każdy paznokieć oddzielnie i utwardzałam każdy paznokieć oddzielnie pod lampą. Wiem, że to było bez sensu i teraz sobie już po prostu wszystkie paznokcie naraz, ale wiecie, był to pierwszy raz i bałam się, że coś tam mi się rozleje. Nakładam tutaj z tego, co widzicie, kolejną warstwę lakieru. W sumie nałożyłam 3 warstwy plus top na wierzch. Oczywiście możecie nałożyć tylko 2 warstwy, ale miałam wrażenie, że ten lakier trochę prześwitywał nadal, więc nałożyłam 3 warstwy. I na koniec oczywiście używam topu również z firmy Semilac, żeby paznokcie ładnie się błyszczały. Zastanawiam się w ogóle nad kupnem tego topu matowego. Dajcie znać, co o nim myślicie, jeśli go używacie, jeśli go macie, jakie tam macie wrażenia. Okej, więc no myślę, że tutaj dużo więcej do powiedzenia nie mam. Nałożyłam właśnie top i utwardziłam pod lampą. I jeśli chodzi na przykład o nakładanie hardu, bo tam wam nie powiedziałam, kiedy przedłużałam paznokieć hardem, ustawiłam sobie lampę na ten dłuższy czas utwardzania, żeby te paznokcie naprawdę były mocne. To było na tyle w tym filmie. Jeśli wam się podobał, proszę o kciuk w górę i do zobaczenia w kolejnym. I ten cień delikatnie tutaj nakładam na zewnętrzną część powieki ruchomej. Tym samym pędzelkiem, bo chcę, żeby to było takie delikatne.